Bravo! Serdecznie Państwa witam w ten świąteczny dzień, 11 listopada, Dzień Narodowego Święta Niepodległości, który zawsze obchodzimy w naszej wspólnocie regionalnej z godnością, ale i radośnie. W listopadzie 1918 roku udręczona Wielką Wojną Europa z ulgą przyjęła wiadomość o jej zakończeniu, a u Polaków zapanowała niezwykła radość, bo oto z mroku ponad stuletniej niewoli powstała niepodległa. Odradzało się polskie państwo, demokratyczne, sprawiedliwe, z suwerenną władzą i silnym przywództwem. Z czcią wspominamy dzisiaj wszystkich, którym zawdzięczamy niepodległość ojczyzny. Oddajemy hołd bohaterom, pamiętając, że wśród nich są między innymi powstańcy śląscy. Bo przecież w długiej drodze do ostatecznego połączenia się z Polską, Śląsk i jego mieszkańcy napisali swój własny, piękny rozdział historii, z którego jesteśmy dumni. Historia to ważny i naturalny temat dzisiejszego święta. Jednak wydaje mi się, że gdyby wielki Polak i żołnierz Rzeczypospolitej Józef Piłsudski, jeden z wybitnych ojców niepodległości, dzisiaj wysiadł z pociągu jak 106 lat temu i pojawił się wśród nas, to prawdopodobnie przekierowałby naszą uwagę przede wszystkim na trzy równoważne zagadnienia. Jedno to bezpieczeństwo, drugie to państwo, a trzecie to wspólnota. Wspólnota była wielkim dziełem niepodległości. Zbudowała sprawne państwo i dała narodowi siłę, dzięki której przetrwaliśmy katastrofę II wojny światowej, a potem dziesięciolecia komunizmu, żeby kolejny raz zwyciężyć pod sztandarem Solidarności. Dzisiaj w sytuacji, kiedy na Kremlu rządzi bezwzględny agresor, kiedy w Europie i to przy naszej granicy mamy otwartą wojnę, kiedy jednocześnie narastają zagrożenia migracyjne, klimatyczne i technologiczne i naruszone zostało ogólne poczucie bezpieczeństwa. Silna, suwerenna, demokratyczna, praworządna i obywatelska wspólnota narodowa i europejska to nasza naczelna wartość. To w nią musimy inwestować. Tak samo jak w nasze bezpieczeństwo i państwo, którego struktury muszą zostać wzmocnione, stać się spójne i uszczelnione tak, żeby w oparciu o nie przeciwstawić się skutecznie nie tylko zagrożeniom, ale uniemożliwić wszelkie patologie i zwiększyć zaufanie do państwa w społeczeństwie. Jak to jest ważne zadanie, a ile jest w tym zakresie do naprawienia, przekonaliśmy się w czasie tegorocznej wrześniowej powodzi. Wreszcie to, co najważniejsze. Do wzmocnienia państwa, bezpieczeństwa i wspólnoty niezbędna jest zwiększona obywatelska aktywność, obywatelski patriotyzm i poczucie odpowiedzialności za rozwój i przyszłość. Bez zaangażowania społeczeństwa nie osiągniemy wiele. Dlatego, szanowni państwo, nie bądźmy obojętni. Bądźmy aktywni, bo to jest wielka potrzeba. Bo niepodległość to nie jest dziedzictwo, cudowny dar, ale proces, ciągła praca i nieustający trud całej wspólnoty. Szanowni państwo, razem z państwem dziękuję za niepodległą i życzę wam wszystkim dobrej, bezpiecznej przyszłości. Przekazuję także wyrazy solidarności i życzenia zwycięstwa dla Ukrainy w walce o niepodległość. Życzę państwu serdecznie radosnego Dnia Niepodległości oraz dumy z naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. Senata, to jest po prostu punkt, który będzie.